Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Radia Ziemi Wieluńskiej. Witamy wójta gminy Wierzchlas, pana Krzysztofa Bednarka. Witam pana. Kłaniam się pięknie. Panie Krzysztofie, już niedługo, bo w środę, 21 marca, co ciekawe, w pierwszym dniu wiosny, podpiszecie bardzo ważną umowę dla gminy. Kolejne pieniądze trafią właśnie do gminy Wierzchlas. To jest bardzo ważny moment dla nas, dlatego że wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 1 200 000. Koszty kwalifikowane 1 000 000 zł, z tego powinniśmy otrzymać 50%, czyli około 500 000. Jest to istotny moment, dlatego że podpisujemy umowę, czyli bardzo konkretna sytuacja, po której natychmiast przystąpimy do przygotowania przetargu, rozstrzygnięcia go i jak najprędzej do budowy, żeby w odpowiednich warunkach klimatycznych wykonać to zadanie porządnie i w miarę powoli, bez pośpiechu zbytniego. Bo często zdarza się tak, że niestety, bo to mówimy o centrum, wiejskim centrum sportu w Mierzycach, często zdarza się właśnie, że tego typu inwestycje poprzez właśnie źle rozplanowane przetargi, chodzi mi o nie oczywiście stronę samorządową, ale to rozpisywanie konkursów, one są często niedostosowane do warunków klimatycznych, o czym pan mówi, i później są tak zwane fuszerki. Tak, bo jeżeli uruchamia się ze strony tamtej środki jesienią, czy nawet latem, to wykonawca nie nadąży później z wykonaniem tego zadania, z realizowaniem. Kolejne 500 000 zł trafia do gminy Wierzchlas. Ja tak patrząc na gminę, na te inwestycje, to bardzo dużo w ostatnich latach zainwestowaliście w sport, bo te boiska wielofunkcyjne powstają, Orlik. No jest tego dużo. No powstało ostatnio w Krzeczowie 2 lata temu, rok temu w Kraszkowicach, w tej chwili Mierzyce, czeka w kolejce Łaszew. I pierwsze efekty już macie, bo między innymi ta rywalizacja sportowa szkół gimnazjalnych, ale nie tylko, pokazuje, że Wierzchlas na tych zawodach powiatowych już jest wysoko. Tak, dochodzimy do tego wniosku, że warto było robić i warto nadal robić, dlatego że młodzież podejmuje to hasło. Mierzyce, ja pamiętam jakieś 2 czy 3 lata temu, tam otwarta była też sala gimnastyczna. Można powiedzieć, że teraz z tej okolicy dzieci będą miały gdzie rozwijać swoje umiejętności sportowe. Bez wątpienia. Jak pan tak przejeżdża sobie czasami po terenie gminy, bo z pewnością pan to robi, i obserwuje przede wszystkim pola, no bo nie ukrywajmy, gmina Wierzchlas to typowo rolnicza gmina, jak zresztą większość całego regionu. Dużo wymarzniętych jest ozimin? Jest dużo wymarzniętych ozimin, z tym, że niektóre próbują się zregenerować i rolnicy mają nadzieję, że jednak w niektórych przypadkach nie będą dokładali do tego interesu. Instytut Gleboznawstwa w Puławach stwierdził na swoich stronach, zresztą podał tą informację oficjalnie, że 30% nawet ozimin może zostać, będzie musiało zostać przesianych. To oznacza według Polskiej Izby Zbożowo-Paszowej aż 500 zł średnio do hektara, większe koszty, no i to poniesie rolnik. Pana zdaniem Ministerstwo Rolnictwa, rząd powinien z rezerwy budżetowej przeznaczyć pieniądze na jakąś pomoc, czy jednak ci, co się nie ubezpieczyli, po prostu trudno, to jest ich problem? Uważam, że jest to problem wszystkich rolników na naszym terenie. Uważam, że te szacunki są naprawdę ostrożne, czyli będą takie straty na naszym terenie i sądzę, że ta pomoc powinna dotknąć wszystkich. Jeśli chodzi o rolników, zatrzymajmy się przy tym temacie. Od wczoraj mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Jak tak pan obserwuje, to rolnicy już te wnioski składają, czy jednak wyczekują, bo do końca nie wiedzą, co będzie posiane? Właśnie tak jest. W tym przypadku, gdzie trzeba będzie regenerować uprawy, wówczas trzeba wpisać prawidłową odmianę zboża, które zostanie wysiane dopiero teraz. Ja też przypomnę, że można już składać wnioski o zalesienia gruntów rolnych i takich gruntów, z tego co wiem, w Wierzchlesie jest sporo, tak samo i z tytułu o niekorzystnych warunkach gospodarowania. U nas jest duże rozproszenie, działki są małe i nie decydują się tacy rolnicy na wystąpienie o środki unijne. Są to zjawiska sporadyczne, kiedy składają wnioski do agencji o pomoc. Panie wójcie, wspominał pan o tym dużym rozrobieniu gospodarstw. Są pieniądze na scalanie gospodarstw rolnych dostępnych nie tylko w Agencji Restrukturyzacji, ale także w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Nowa Brzeźnica, jako jedna z nielicznych gmin tutaj w okolicy, korzysta z tego programu. Czy pan sądzi, że Wierzchlas też powinien w ten program przystąpić? Co roku mam spotkania z wszystkimi rolnikami, tymi oczywiście, którzy mają ochotę się spotkać. Są to zebrania wiejskie
i nie docierają do mnie żadne, absolutnie żadne sygnały na ten temat, żeby była taka wola mieszkańców, żeby gdziekolwiek scalać grunty. Scalenie gruntów łączy się z wieloma problemami. Nie chcę o nich w tej chwili mówić, bo to jest bardzo obszerny temat. Bardzo obszerny temat, ale też bardzo dużym problemem terenów, szczególnie tych, gdzie są wytyczone te obszary Natura 2000, między innymi tak jest w gminie Wierzchlas, no to są przede wszystkim te odpady, przywożone często przez mieszkańców Wielunia, ale także innych miasteczek, gdyż po prostu pozbyć się problemu. Te dzikie wysypiska, brak śniegu pokazał, że ten problem coraz jest większy? Tak, najwięcej widać wzdłuż rzeki Warty i wzdłuż szlaków komunikacyjnych, a więc droga wojewódzka, bo taką mamy, potem jest sporo dróg powiatowych i nasze gminne i tutaj musimy przystąpić do uprzątnięcia tych pasów. Związek Powiatów Polskich, panie wójcie, wystąpił do Ministerstwa Środowiska z takim apelem, żeby wam, jako gminom, gdzie są te tereny Natura 2000, wypłacać odszkodowania. Pan zgadza się ze Związkiem Powiatów Polskich? To znaczy, słyszę o takich hasłach już od kilku lat, ale nie masz żadnych konkretów. W większości gmin wiejskich, no nie tylko wiejskich, ale także miejsko-wiejskich, prowadzone są spotkania, zebrania wiejskie. Jak to wyglądało w gminie Wierzchlas? Bo wiem, że już te zebrania u was się zakończyły. Zebrania wiejskie odbyły się w lutym i marcu, zakończyły się zebrania. Były jakieś takie mocne wnioski, czy po prostu, może tak, apetyty mieszkańców pewnie są o wiele, wiele większe niż możliwości budżetu. Tak, po wykonaniu oczyszczalni ścieków w Krzeczowie i kanalizacji w tej miejscowości jest silny nacisk na to, żeby jak najprędzej uporać się z Kraszkowicami i dojść z kanalizacją do Wierzchlasa. Natomiast ogólnie największa presja jest, żeby nadal wykonywać nawierzchnie asfaltowe i dużo chodników, co czynimy. Jeśli chodzi o tą oczyszczalnię, wspominaliśmy w ostatniej rozmowie, gdy pan gościł w Radiu ZW, o tych problemach z rozliczeniem całej oczyszczalni. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Rozliczamy. Która instytucja chce kontrolować, to oczywiście są dokumenty. Tych dokumentów są całe szafy i jesteśmy kontrolowani. Całe szafy to aż tak źle z tą biurokracją, panie wójcie? To znaczy, tego typu projekty tak ogromne wymagają bardzo dużej dokumentacji, dlatego tego tyle jest. Panie wójcie, już tak na koniec, do końca marca wszystkie gminy powinny uchwalić program przeciwdziałania bezdomności psów. Jak to jest w gminie Wierzchlas? To już jest uchwalone? Program mamy opracowany. W tej chwili pochyliły się nad tym trzy komisje Rady Gminy Wierzchlas. Wczoraj, dzisiaj i w poniedziałek, bo mamy je trzy. I 23 jest sesja, na której mam nadzieję, nie chcę uprzedzać faktów, ale jestem przekonany, że zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy. Część samorządowców stwierdzi, że tego typu uchwały, tego typu przepisy, które są wprowadzane, są nieadekwatne do rzeczywistości, bo najlepszym rozwiązaniem, zdaniem niektórych, byłoby chipowanie po prostu psów. Właściciel odpowiada wtedy za psa, którego posiada, jeśli go wyrzuci. No trudno, jeśli zostanie złapany, to nie ponosi koszty gmina, a jeśli gmina, to każdy podatnik, tylko ta osoba, nieodpowiedzialna. Problem polega na tym, że bezdomne zwierzęta pojawiają się u nas z zewnątrz, dlatego że miejscowe zwierzęta po prostu mają swoich opiekunów, swoich właścicieli i zawsze do nich wracają. I nie mamy wpływu na zwierzęta z zewnątrz, żeby były chipowane. Natomiast nasze, wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo one po prostu są nasze. Natomiast jest druga sprawa, jest ogromny koszt tego chipowania, bo to trzeba robić permanentnie. Dlatego, że zwierzęta nowe się pojawiają, młode i również trzeba by je chipować. Koszt jest ogromny tego przedsięwzięcia i dlatego w powiecie wieluńskim jeszcze żaden samorząd się tego nie podjął. Ale mnie chodziło o to, żeby odgórnie, bo jeśli przepisy się wprowadza dla całego kraju, to ich przepis obowiązuje wszystkich. Czyli, tak, to musiałoby tak wszystkich jak na przykład dotyczyć. Jest z identyfikacją zwierząt hodowlanych, czy to z krowami, czy z końmi. Tylko myślę właśnie, że jak gdyby były zaczipowane wszystkie w całym kraju zwierzęta, to one by się nie pojawiły dlatego że na podstawie chipa moglibyśmy dojść, kto jest właścicielem. Czyli problem byłby rozwiązany. Byłby. I w najprostszy sposób. Tak. I to mówił nasz dzisiejszy gość, wójt gminy Wierzchlas, pan Krzysztof Bednarek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Audycja.